Witam wszystkich, witamy na naszym kanale. W tym filmie wspomnę 10 typowych problemów, z którymi mają do czynienia pojazdy Hyundai Tucson Sport Utility. Numer 1. Termistor parownika klimatyzacji, znany również jako czujnik temperatury parownika w niektórych wcześniejszych modelach tej generacji, jest podatny na awarię. Gdy ten czujnik działa nieprawidłowo, powoduje to, że system klimatyzacji przestaje emitować zimne powietrze z przerwami a czasami zamarzają przewody parownika i klimatyzacji. Numer drugie. Niektóre modele z 2016 roku wyposażone w siedmiobiegowe dwusprzęgłowe skrzynie biegów i silniki 1 Czerwca liter zostały wezwane do rewizji w USA. Ponieważ pojazdy, których to dotyczy, są podatne na opóźnione przyspieszanie podczas startu z całkowitego zatrzymania, jest to spowodowane opóźnionym załączeniem sprzęgła. Naprawa polegała na przeprogramowaniu modułu sterującego silnika i modułu sterującego skrzyni biegów. Numer trzecie. Ekran systemu informacyjno-rozrywkowego w niektórych wcześniejszych modelach tej generacji ma skłonność do zawieszania się, a czasami telefon się rozłącza. Przeprogramowanie systemu zwykle rozwiązuje te problemy. Numer czwarte pośredni wał kierownicy w niektórych z tych pojazdów jest podatny na przedwczesne zużycie. Ten problem powoduje stukanie podczas obracania kierownicy na boki i podczas jazdy po nierównych drogach. Numer 5. Cewki zapłonowe w niektórych z tych pojazdów są podatne na awarie po 150 000 km, powodując drgania silnika podczas przyspieszania z powodu przerw w zapłonie cylindrów. Numer 6. Alternator w niektórych z tych pojazdów może przestać się ładować po 170 000 do 200 000 km i wymaga wymiany. Numer 7. Tylne amortyzatory w niektórych pojazdach poruszających się po nierównych drogach często ulegają przedwczesnemu zużyciu. Ten problem ma tendencję do powodowania dudniących dźwięków podczas jazdy po wybojach. Numer 8. Silniki podnośników szyb w niektórych z tych pojazdów mają tendencję do przedwczesnej awarii, co powoduje, że uszkodzone okno nie porusza się w górę ani w dół. Numer 9. Baterie wewnątrz czujników TPMS mają tendencję do rozładowywania się z czasem, powodując zapalenie się kontrolki TPMS na desce rozdzielczej. Numer 10 dolna sonda lambda w niektórych modelach 2016-2018 do 2018 wyposażonych w dwulitrowy silnik jest podatna na awarie między 150 000 a 180 000 km. Gdy ten czujnik działa nieprawidłowo, ma tendencję do zapalania się kontrolki check engine na tablicy rozdzielczej. To dziesięciotypowych problemów, które Hyundai, Tucson Sport, Utility i Vehicles mogą napotkać miłego dnia.